Chciałem bardzo serdecznie przywitać przybyłych tutaj gospodarzy na dzisiejsze otwarcie spartakiady. To jest członka zarządu powiatu tomaszowskiego pana Bogdana Kąckiego. Przewodnicząca powiatu tomaszowskiego Jurka Kowalczyka. Rozpoczynamy dzisiaj 11. spartakiadę samorządową z zawodami w Tomaszowie Mazowieckim na pięknym obiekcie Węgielni. Jak widzimy, przygotowano Węgielni, jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że również zawodnicy są przygotowani na bardzo wysokim poziomie. W zawodach dzisiejszych bierze udział 8 ekip z województwa samorządowego reprezentujących władze samorządowe powiatów i poszczególnych powiatów. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, koleżanki i koledzy. Samorządowcy i sportowcy zarazem. Znamy się już od paru lat. Bardzo miło jest Was widzieć na inauguracji 11. edycji Spartakiady Samorządowej. Cieszę się, że ona odbywa się cyklicznie już w mieście Tomaszowie Mazowieckim na terenie naszego tomaszowskiego powiatu. Życzę sportowej rywalizacji. Bardzo się cieszę, że reprezentacja powiatów jest w roku bieżącym, przynajmniej na starcie, wyjątkowo silna. 7, a być może 8 ekip to wróży, że rywalizacja w tym roku będzie zacięta, że duch sportowy wśród samorządowców jest coraz bardziej propagowany. Szczególnie serdecznie witamy chyba debiutującą ekipę ze Skierniewic z panem posłem na czele. 11. Spartakiadę samorządową województwa łódzkiego uważam za rozpoczętą. Kierownikiem głównym jest Jacek Grabowski, były mistrz Polski w kręgach klasycznych. Ja już byłem przez 30 lat zawodnikiem zrzeszonym w Polskim Związku Kręglarskim. 5 lat temu zakończyłem karierę sportową, a teraz przychodzę jako sędzia. Na pierwszym torze powiat rawski, okrzyk sportowy. Na drugim torze powiat piotrkowski. Sędzi województwa łódzkiego, tor trzeci. Pierwszy raz biorę udział w tych zawodach. Znaczy się, owszem, bawiłam się, rzucałam, ale to nie było w ogóle nic wyczynowego. Pierwszy raz spróbuję sił. Myślę, że będzie to raczej zabawa i to wyjątkowa. Co dzień, jak wszyscy pracujący, a też i osoby zajmujące się polityką, no, towarzyszy nam w sposób naturalny stres, więc taka forma odreagowania to myślę skuteczna będzie i jest potrzebna. Czwarty gospodarzy powiat tomaszowski. Nasza ekipa w składzie sekretarz miasta Krzysztof Janik, Szczepan Goska, Rady Powiatu, nasz przedstawiciel samorządu powiatu tomaszowskiego, również pan Leszek Adamski, naczelnik Wydziału Technicznego Starostwa Powiatowego. Uważam, że jest to bardzo silna ekipa, która ma duże doświadczenie w tego typu zawodach i mamy nadzieję, że w dzisiejszych zawodach wyciężysz. Tym niemniej życzymy sukcesów oczywiście wszystkim uczestnikom dzisiejszych zawodów. I myślę, że zwycięży najlepszy. Na piątym powiat radomszczański prosimy o dziękuję. I na szóstym powiat skierniewicki, wymieniany przed chwilą. I obok szóstego powiat Łódź Wschód. Witam serdecznie wszystkie ekipy. Kręgielnia przygotowana, certyfikat wywieszony, także automaty sprawne. Gramy na 5 torach, po 10 rzutów na każdym torze. Przechodzimy w prawą stronę, z tym, że z 5 toru, jak zawodnik skończy, przechodzi na tor numer 1. Na torze 6 delikatna rozgrzewka, w taki sposób, żeby nie przeszkadzać zawodnikowi, który gra na torze numer 5. Jeżeli chodzi o rzuty, rzut wykonujemy, żeby kula dotknęła tego brązowego dywaniku. Nie wolno rzucić na niebieskie, czyli na tor. Oczywiście oddajemy rzut, jeżeli na dole pojawi się zielona lampka.
A więc dobrego rzutu życzę i przyjemnej zabawy wszystkich w imieniu organizatorów, w imieniu gospodarzy. I zaczynamy 11. Spartakiadę Władz Samorządowych Władzy Słowickiego. Dobrze, pięknie, pięknie! Chodźmy, Andrzej Sejmik, Województwa Łódzkiego.